Dzień dobry, moi młodzi przyjaciele. Dzisiaj jest cudowny dzień, mimo takiej pogody, ale może to wam przypomni, jak Jurand poszedł odwiedzić komtura Hugo de Danvelda w Szczytnie, szukając Danuśki. My jesteśmy natomiast w samej stolicy, w Marienburgu, czyli w Walborku. Ze mną są dwaj pracownicy działu edukacji Muzeum Zamkowego w Malborku, pan Arkadiusz Dzikowski i pan Tomasz Bogdanowicz, przepraszam bardzo, którzy oprowadzą nas po tych skarbach architektury, militariów i naszej historii. Oddaję im na razie głos, żeby przedstawić wam tą piękną panoramę od strony wschodu, bo z drugiej strony jest oczywiście Nogat. Jesteśmy w tej chwili po wschodniej części zamku, czyli w miejscu, w którym być może większość podróżników i odwiedzających to miejsce w średniowieczu także mogło zastanawiać się nad tym, jak dostać się do środka. Kiedy prowadzimy zajęcia z dziećmi i młodzieżą, zawsze zadajemy im pytanie, ile czasu potrzeba by, żeby armia rycerska Władysława Jagiełły przedostała się tam do środka, do serca tego zamku, czyli na Zamek Wysoki. To jest około 150 metrów, prawda? Odpowiedź brzmi, nigdy się nie dostanie. No właśnie, nawet parę miesięcy stacjonowania tutaj na tym terenie niestety nie pomogło w zdobyciu tego miejsca. Ale mówią, że Jagiełło celowo to opóźniał, żeby nie za bardzo nie wzmocnić korony albo kosztem Litwy. Albo próbowało uniemożliwić. Tak, tak. To, co widzimy tutaj, to jest oczywiście, to są piętrzące się kolejne linie obrony. My jesteśmy w tej chwili na tej najbardziej wysuniętej na wschód, wybudowanej właściwie już pod koniec aktywności budowlanej Zakonu Krzyżackiego. Zamek budowany był przez 150 lat. Zaczęto go budować gdzieś około roku 1280. I to jest niezwykle ważna informacja, dlatego że w 1280 roku dom główny Zakonu Krzyżackiego, mieścił się jeszcze w Akce, w Palestynie. Akka została utracona dopiero w roku 1291. Czyli, przepraszam, czyli oni się nazywali wtedy oficjalnie, znaczy cały czas, Zakon Szpitalny. Zakon Szpitala. Zakon Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie. Tak jest. Ponieważ zajmowali się ochroną pielgrzymów i szeroko pojętą medycyną w czasie pielgrzymek i wojen krzyżowych. Zakon Krzyżacki powstał nieco później niż zakony joannitów i templariuszy, więc jego zadania były już troszeczkę inaczej sprecyzowane. Generalnie zakony rycerskie w Palestynie powstały jako instytucje, można powiedzieć, wojskowe, taka żandarmeria Królestwa Jerozolimskiego, która byłaby w stanie właśnie pilnować bezpieczeństwa, głównie zabezpieczać szlaki komunikacyjne i szlaki pielgrzymów, dlatego że terytorium państwa Królestwa Jerozolimskiego i państw łacińskich było bez przerwy penetrowane przez arabskich koczowników i to nie były zbyt bezpieczne rejony. Chociaż i tak bezpieczeństwo w tym rejonie wzrosło w momencie, kiedy założone zostały te państwa łacińskie. Decyzja o budowie tego zamku zapadła prawdopodobnie gdzieś pod koniec właśnie XIII wieku i tak jak wspomniałem, zaczęto go budować od tej najwyższej obecnie. Od Zamku Wysokiego. To jest zamek konwentualny, to jest właściwie ta część klasztorna, oczywiście również pełniąca funkcje militarne jak najbardziej. Natomiast pozostałe części były rozbudowywane, dobudowywane zgodnie z rozwijającymi się potrzebami. Czyli wielki mistrz przeniósł się tu w 1309, tak? Po 1309. I rezydował do 1457. Tak jest. I później od 1457 przez ponad 300 lat do pierwszego zaboru to była rezydencja polskich królów, którzy... Tak. To była ich oficjalna rezydencja tutaj w Prusach Królewskich. Tak, jedna z rezydencji, bo wiadomo, że tych rezydencji na rozległym obszarze królestwa było więcej. Jeżeli królowie mieli potrzebę udania się na północ swojego królestwa, na północ Polski, to najczęściej, kiedy załatwiali sprawy związane głównie ze sprawami nie tylko tutaj pruskimi, ale gdańskimi, to właśnie rezydowali tu. Chciałem zwrócić uwagę na różne kolory cegieł w murach, które, jak się można łatwo domyślić, są wynikiem
roku 1945. Nie tylko. Nie tylko. Jak Adolf kazał zamienić to miejsce w twierdzę, no myślał, że będzie tak jak w 1410, ale niestety sowieckie działa szturmowe, jak podają źródła, 60% całkowitych zniszczeń. Aha. Tak. Na przykład wieża przestała praktycznie istnieć. Tak. Jedna ze ścian Zamku Wysokiego legła całkowicie w gruzach. Kościół, jak to byłem w 2006, to jeszcze widziałem, że jest odrestaurowywany cały czas. Zakończono restaurację kościoła. To jest ta bryła, na której widać figurę Najświętszej Maryi Panny. Zakończono tę restaurację dopiero w 2016 roku. No właśnie. Aha. Więc widzicie, jak potężne były to straty. Zresztą tak samo ucierpiał Elbląg, który praktycznie do dzisiaj nie ma starówki, bo wszystko wywieziono, chyba żeby Warszawę odbudowywać. Bo nie tak, częściowo, że to miasto tak, częściowo cegła rozbiórkowa z gruzów starówki elbląskiej była przeznaczona na odbudowę starówki warszawskiej. Ale tytaniczna praca polskich archeologów i konserwatorów zabytków doprowadziła do tego, że zamek znów jest w pełnej krasie, no i jest największym na świecie budynkiem z cegły. Największą budowlą gotycką z cegły, tak. I największym zamkiem na świecie z cegły zbudowanym kiedykolwiek. Aha. Także no, jest to ewenement na skalę nie tylko europejską, ale światową. Więc tak. Nic dziwnego, że... A właśnie, ilu turystów w normalnym czasie rocznie przyjeżdża? Powiedzmy w 19 roku. W 19. To jest dobry rok, żeby powiedzieć o tym. Około 800 tysięcy. 800 tysięcy, czyli powiedziawszy to na 80... Ale to i tak jest, nie można tego powiedzieć na średnią, jakąś siatkę przełożyć. To ponad 60 tysięcy miesięcznie. Ale właśnie, to nie może tak ani miesięcznie, ani dziennie, bo gro turystów przyjeżdża między czerwcem a sierpniem. I jest podobnie jak na Wawelu wtedy. Że tutaj parkingi są oczywiście, wszystko zajęte. A tutaj, gdzie my stoimy, to kolejki oczekujące na sprzedaż biletów po prostu wypełniają cały ten plac. Mniej więcej mówimy o tym kolos malborski. Ja myślałem, że to jest witraż. Nie, to jest trójwymiarowy, rzeźba, drewniany. Pełny. Nie. Kamienny. Ze sztucznego kamienia. Ale to nie jest oryginalny, on został... W jakiejś części tak. I tu jest cały problem konserwatorski, który polega na tym, że są dwie szkoły. Jedna szkoła mówi, ach, nie udawajmy czegoś, nie róbmy czegoś, nie wprowadzajmy nikogo w błąd, że to jest stare. Druga szkoła mówi, a może wykorzystamy część tego, co jest stare i zrobimy nowe. Ale gdybyśmy szli tą pierwszą drogą, to by nic nie zostało u nas. No właśnie, w tym nie problem. Byłoby Drezna, nie byłoby Warszawy, nie byłoby Malborka, nie byłoby niczego praktycznie. Wszystko by wyglądało jak Krzysztopór teraz. Ale jest szkoła właśnie taka, która pozostawia na przykład w Berlinie kościół taki, jaki zastał go rok 45. A w Coventry też jest katedra specjalnie pozostawiona. Tak. Rozumiem. I tutaj potężna dyskusja przez wiele dziesiątków lat trwała między naukowcami całej Europy i spierali się chłopaki i dziewczyny też. Jak to zrobić? Którą drogą pójść? Zostawiamy to jako memorandum, czy idziemy w kierunku kreacji? Jako memorandum to możemy zostawić zdjęcia, które Wam teraz pokazujemy, które pokazują, jak wyglądało to miejsce w 1945 po przejściu nazistowsko-sowieckiej nawały. Więc widzicie, jaka jest różnica pomiędzy stanem ówczesnym a dzisiejszym. Chodzi o to, że mamy zagadkę dla Was i zadanie domowe, a mianowicie... Dlaczego chłopaki ustawili ten posąg od strony wschodu? Pierwsza rzecz. Pamiętajmy... To znaczy on stał tak, ten tak posąg, stoi, oryginalnie. Stoi dokładnie w tym miejscu, w którym został posadowiony. Ja myślałem, że on na początku XIV wieku. Nie. To jest apsyda kościoła. No, w środku jest prezbiterium. Na apsydzie, w tej blendzie zamurowanej, był od... Na początku to było malowidło, ale już kilka lat później to był pełen posąg, wyłożony mozaiką. Wenecką. Wenecka mozaika. Dlaczego patrzy się w stronę wschodu? Tak. No bo stamtąd przybyli chyba. To bo tam musi być cywilizacja. No nie, ale przybyli z Palestyny, czyli ze wschodu. Czyli z południa. No z południowego wschodu. Bardziej z południa. To jest jedno pytanie, ale drugie pytanie. Ile gwiazd jest w tej wnęce? Na pewno nie 12. Na pewno nie 12, na pewno więcej. Odpowiedzią... Sprawdzimy to. O właśnie, ale odpowiedzią może być również to,
to zdanie. Im Hashem loiv nebait, szafomnu wojna w bo. To pierwsze słowa psalmu. Więc odpowiedzią na pytanie jest po pierwsze znalezienie, który to psalm. Odpowiedzią są gwiazdy. Trzeba znaleźć, ile tam gwiazd jest. To jest numer psalmu, który właśnie tak się zaczyna. I jeżeli wiecie o tym, to napiszcie mi w komentarzu. Ja to i tak sam sprawdzę, ale jeżeli będziecie wiedzieć, to napiszcie. Zobaczymy, jeżeli jacy jesteście mądrzy. Jeżeli ktoś przyjedzie do zamku w pewnym momencie i powie, który to psalm, i powie po hebrajsku, pokażę mu strychy. I nie będzie na musiał za bilet płacić. Na które normalnie nie wpuszczamy nikogo. A dzisiaj może wyjdziemy na wieżę. Zobaczymy. No zobaczymy. Czy dożyjemy. Tam na wieży są warunki jak na K2 w tej chwili, ale... Ale zdobyte. Tak, zdobyte. Ale nie mamy aparatów tlenowych. Ostatnią ciekawostką jest to, jeżeli jeszcze leci to, ostatnią ciekawostką jest to, że mozaika, która dzisiaj tam jest, te malutkie teserki wielkości paznokcia są też z Wenecji. Z tego samego miejsca, gdzie chłopaki 700 lat wcześniej sprowadzili te teserki. Kiedy robiliśmy rekonstrukcję tego, kiedy prowadziliśmy prace budowlano-rekonstrukcyjne, konserwatorskie, to dokładność poszła w takim kierunku, żeby właśnie z tego miejsca były te same teserki, żeby miały ten sam kolor, ten sam odcień, to samo miejsce. Ideologicznie również. Natomiast to, że one są z Wenecji, a że chłopaki w międzyczasie też przez Wenecję się przetoczyli, ma swoje znaczenie. Ma swój sens oczywiście. A od wschodu, kiedy moja sąsiadka przed wojną jeździła na targ w Malborku, po odbudowie tego zamku przez Rzeszę, mówiła, że to złote tło powodowało, że od wschodu, wschodzące słońce, po prostu mówi, od zamku bił blask, mówiła pani Kiekutowa stara. No niestety dzisiejsza dzisiaj pogoda nie. Nam nie pozwoli na to. Ale czasami no, jak idziemy do roboty rano... W sobotę było ładnie widać. Aha. Bywa, że czasami jest wschód o godzinie 7, kiedy idziemy do roboty. I ostatnio było tak, że nawet nie oparłem się, żeby nakręcić parę sekund. Naprawdę. Ułożone są nie na równo, tak jak powinno być w łazience, tylko specjalnie pod różnymi, leciutko kątami, co żeby rozpraszać promienie. Rozpraszać i kiedy się poruszasz, to się mieni w tle. Wygląda jakby to było takie nie statyczne, ale żywe. Okej, to tyle o Maryi. Musiałem przywdziać czapkę niepasującą do płaszcza z uwagi na to, że jest nie najcieplej, że tak powiem. A teraz oddaję głos panu. Okej. Fortyfikacje zamku w Malborku mają swoją specyfikę. Otóż zamek został zbudowany na brzegu Nogatu. Dosyć dużej rzeki. Jedynej rzeki wypływającej z Wisły, a nie do niej wpływającej. Ale zamek zaczęto budować na wzgórzu nad rzeką. A więc fosy tego zamku położone są wyżej niż poziom wody. A jak wiadomo, woda na całym świecie do góry płynąć nie chce. W związku z tym, spływa w dół do morza, jak mówił klasyk. Dokładnie. W związku z tym, jak nawodnić fosy zamku malborskiego? To jest jedna z zagadek. Ta struga, która jest teraz zamarznięta i dosyć mocno rozlana, która płynie sobie po wschodniej stronie, jest to oryginalny kanał, który został zbudowany przez krzyżaków w momencie budowy zamku w Malborku, którym woda doprowadzona jest tutaj z odległości około 40 km z jeziora położonego wyżej niż Malbork. Niż Malbork, niż Nogat. Przeprowadzono kanał. Tak, jest to kanał, który przekracza kilka dolin, w związku z tym wybudowano kilka akweduktów. I ten kanał prowadzi tę wodę do dziś. Oczywiście na tym kanale wybudowano w tamtym okresie kilka młynów, bo gospodarka zbożowa była niezwykle ważna dla zakonu krzyżackiego. Ta woda napędzała młyny tutaj na przedmieściach Malborka i w samym zamku, a później zasilała fosy zamku i wypływała sobie do położonej niżej rzeki. Tak jak nazwa tego kanału? Kanał Młyński. Czyli to jest oryginalne miejsce pierwotnej fosy. Dokładnie tak. Jesteśmy nie w tej zasypano chwili, jej... Tak, jesteśmy w tej chwili w miejscu, które zostało zrekonstruowane w roku chyba 2013. Tutaj mamy datę murowaną. Też kolor cegły na to wskazuje. Tak. Przy czym ta fosa, nie można powiedzieć, że to jest dokładnie jedna fosa, ponieważ zamek otacza system fos. Fos, oczywiście. Bo jak zbudowano zamek, to na południe od niego zaczęto budować Marienburg, miasto. Miasto Marii. Ale po polsku Malbork. Ale przed zamkiem mówią niektóre przekazy, że było coś takiego, co nazywano małą osadą z drewnianym kościółkiem. Czyli to nie było pustki i lasu,
tylko coś musiało tu wcześniej tego być. Mała osada być może. Tego była. Dokładnie nie wiemy, bo nie potwierdzają tego na razie badania archeologiczne, one chyba nie były prowadzone, natomiast takie przekazy istnieją. Niemniej jednak były to tereny no, dość słabo zurbanizowane, słabo zagospodarowane. Bo to było miejsce, gdzie rządzili Prusowie. I po to no, zostali, tak, można, z tak, tego tak, co pamiętam, tak, sprowadzeni, tak, jest, żeby tych Prusów powstrzymać przed napadami na Mazowsze. Na Mazowsze, tak jest. Dlatego Krzyżacy... Ten plan nie wypalił. Dlatego Konradowi. Krzyżacy dążyli do tego, żeby przejąć kontrolę nad ziemią chełmińską jako taką bazą, z której później dalej na północ i na wschód ruszały ich wyprawy. W tej chwili przekroczyliśmy pierwszą bramę. Ona jest oczywiście niezrekonstruowana, ale zostały po niej te węgary, które tam widzimy na końcu mostu. Przekraczać będziemy kilka mostów przerzuconych ponad fosami, a takich bram, gdybyśmy zaczęli liczyć te bramy, to takich bram przekroczymy, żeby wejść na Zamek Wysoki 15. Czyli pierwszą mamy za sobą, a przed nami druga i trzecia. Bram do sforsowania. Takich bram do sforsowania. Zresztą każda z bram była odrębnie ufortyfikowana. Tutaj mamy akurat przykład dosyć późnej fortyfikacji, już z XV wieku. Ta wieża, która jest jakby głównym elementem fortyfikacyjnym, jest już posadowiona na planie koła. To jest też prawdopodobnie związane z rozwojem techniki wojennej. Kwadratowe wieże o prostopadłych ścianach były mniej odporne na ogień artyleryjski, natomiast w XV wieku artyleria już zaczynała odgrywać coraz większe znaczenie, dlatego też niektóre wieże wysunięte bardziej na skraje zamku są albo wielokątne, albo na planie koła. To na przykład barbakan ma taki kształt. Tak jest, ale barbakany są troszeczkę późniejsze. Tego tutaj założenia nie możemy nazywać barbakanem, ale jeżeli tak dobrze na to popatrzymy, to ten system tej wieży i tego małego dziedzińca, murów oraz bram przypomina mały zameczek, prawda? Zupełnie jakby niezależny system, element obrony pierwszego wjazdu. A dlaczego ta budowla jest zbudowana na planie koła? Dlatego, żeby tutaj miało później miejsce koło przewodników. Koło przewodników. Tak jest, taka świecka tradycja. Wchodzimy teraz na tak zwane wały Plauena. Plauen to oczywiście nazwisko, miejscowość, z której pochodził wielki mistrz Henryk von Plauen, tak? Który... Jeden z największych chyba. No, on miał trochę pecha, bo jego losy były bardzo, bardzo, można powiedzieć, pokręcone. To był jeden z tych komturów, który nie zdążył jakby dotrzeć na bitwę pod Grunwaldem. Jemu zabrakło dosłownie, nie wiem, 20-30 kilometrów. A ilu ze sobą prowadził? Około 6 tysięcy zbrojnych, z tego oczywiście kilkuset rycerzy. Zawrócił, przejął kontrolę nad stołecznym zamkiem, pościągał co się dało z innych zamków, chociaż one były bardzo mocno opustoszałe. Zaprowadził porządek i ogłosił się namiestnikiem, a następnie przeprowadził jakby samowybór na stanowisko mistrza, co później zostało mu zarzucone i do końca życia praktycznie był więziony przez swoich współbraci. Więc był z jednej strony bohaterem, a z drugiej uzurpatorem władzy. Zróbcie zbliżenie tutaj na tą tablicę, która no, jest trochę szokująca, znaczy trochę, bardzo. No to jest właśnie to miejsce, o którym rozmawialiśmy, czyli to jest nasza Madonna, powinna stać tu. Prezbiterium straciło całą ścianę, tą apsydę nie ma. W zasadzie do połowy głębokości kościoła. Tak. Wszystkie dachy spalone. Tam się pewnie spaliły też w czasie pokazu fajerwerków w XVII wieku, z tego co czytałem. Wszystkie. Zamek Wysoki. Pożarów ci był u nas dostatek. No, runochronów nie było. Ostatni w zeszłym roku. Dlaczego, ale mały. Dlaczego powstało muzeum w 1951 roku? Można powiedzieć. Po pożarze. Rodzaju Feniks. Mhm. Bo... Z popiołów. Czyli tu. Aha. Jest po kolorze, jak zwykle, można rozpoznać. To jest cegła średniowieczna. Mur oryginalny, razem z tymi chyba granitowymi kamieniami. A tutaj wczesny gier. Niepostrzeżenie przeszliśmy przez pierwszą, drugą, trzecią, czwartą. Właśnie przekraczamy piątą i szóstą bramę. Bo w normalnym układzie te bramy były oczywiście zamknięte, a nad naszymi głowami wisi krata, która może w każdej chwili na nas spaść. W zasadzie też może być bramą. Tak, może być też bramą. Ja nigdy nie wliczam jej jakby jako osobną bramę, no ale jest to umocnienie dość potężne, bo mamy tutaj dwie bramy z litego dębu, tak, z bardzo małymi furtkami, przez które można się przedostać w momencie, kiedy one są zamknięte, plus krata, która jest opuszczana tylko poprzez wyciągnięcie bloka. Czy te zawiasy są... Niektóre. Tam, gdzie mur się zachował.
Tak? Tam, gdzie się zachował mur, niektóre zawiasy są oryginalne. Te chyba, trudno mi powiedzieć, nie będę tutaj wymyślał. Nie strzelamy, dokładnie. Jeśli to jest oryginalne, to ten wygląda też. Musimy też mieć świadomość tego, że zamek nie był odbudowywany wyłącznie po II wojnie światowej. Dlatego, że on uległ dosyć poważnej, może nie zniszczeniu, ale dewastacji w okresie rozbiorów. Tak. Kiedy Prusacy, kiedy w ogóle na świecie nie było pojęcia zabytków i kiedy wszystkie tego typu budowle po prostu wykorzystywano w taki sposób, w jaki wydawało się, że da się to zagospodarować w sposób praktyczny. W refektarzu ujeżdżalnia dla koni. Ujeżdżalnie, zakłady włókiennicze. Na Wawelu zniszczyli koszary, dwa kościoły, żeby zrobić plac musztry. Oczywiście, więzienia. Ale również zamki krzyżackie były sukcesywnie rozbierane, dlatego że mamy na przykład przykład budowy twierdzy Grudziądz, Festung Graudenz, prawda? Na którą to twierdzę uzyskano materiał budowlany z rozbiórki zamków w Grudziądzu i w zamku w Roguźnie. I inwentarze pruskie z tamtego okresu wskazują na to, że z rozbiórki tych dwóch zamków uzyskano 17 milionów sztuk cegieł. W związku z tym to była oczywiście pewna wartość. Na początku XIX wieku następuje pewne ożywienie jakby ruchu historycznego i wtedy po raz pierwszy zaczyna się myśleć jakby o restauracji tego zamku. To wtedy Napoleon był chyba też, co czytałem. Bo to był szpital francuski tak. Po bitwie pod pruską. Tak. W wielkim refektarzu znajdował się taki szpital. W tej chwili znajdujemy się w części zamku, w części gospodarczej. Ta wieża, która tam majaczy daleko. Jest dobre 150-200 metrów, no może 150 metrów stąd. To jest wieża, która mniej więcej kończy obręb zamku jako takiego. Niskiego. Zamku niskiego, tak. Za nią znajduje się jeszcze jeden mur, jeszcze jedna wieża, oczywiście zrujnowana i tam powiedzmy kończy się zamek. Łącznie długość całego tego obiektu to jest 700 metrów, a szerokość 300. Wychodzi z tego, że powierzchnia tego zamku to jest około 21 hektarów. Z czego połowa to dachy, tak jest. A teraz wchodzimy na Zamek Średni. Będziemy wchodzili na Zamek Średni, czyli do tej części reprezentacyjnej, międzynarodowej, w której rezydował wielki mistrz. Słuchajcie chłopaki, mamy siłę, mamy czas, mamy jeszcze 7 sekund, jeszcze mamy za 3 punkty, strzelimy, więc... Mamy 9 sekund, mamy... jedną wentę mamy. Spokojnie, damy radę. Zebrał polski szpieg. Polski szpieg. Położył był czapkę na parapecie, swoją czerwoną czapkę. Co się stanie? Na parapecie. Pogrzebani zostają, smok zostanie pogrzebany. Dosłownie sufit spadnie im na głowę. Problemem było to, że trzeba było trafić. Odtworzono trajektorię lotu pewnej kuli, która wedle przekazu leciała o 3 palce, bądź około, obok filaru i upadła obok kominka. I w roku 1411 zbadaliśmy zaprawę wokół tej kuli kamiennej umieszczonej nad kominkiem. To polska kula polskich granic narodowych.